Yo ludziska, z tej strony Duff, no i siemano wam wszystkim, w już szóstym odcinku zagrajmy w Dark Souls. Jak widzicie, wbiłem już 65 level, było bardzo dużo farmiłem, wbiłem ponad 35 leveli, znaczy na pewno 35 leveli. I troszeczkę mi to zajęło, ale na szczęście mam tydzień na wypuszczenie odcinku, więc mam czas. W ogóle nawet przyjemnie się ciechało tych ziomków tam, stok osób. Anyway, w dzisiejszym odcinku pójdziemy na Havela i Hydrę. Tak, Hydra. Hydzierka. I muszę powiedzieć, że Havel teraz z tą kosu ulepszona na plus 10 nie jest żadnym problemem dla nas. Niszczymy go po prostu. Też ulepszyłem zwinność chyba na 45. I troszeczkę wytrzymałości. Dzięki czemu nasze obrażenia z kosy są w chuj wielkie. Też się zwiększyły, bo skalowanie oczywiście się skaluje, nie? I zobaczyłem, że jest dalej tam ta szczurka. Wziąłem broń, która wali w stronę, która, wiecie, w dół, w górę, jak tylko można. I tak nie trafiłem tej pierdolonej lizardy chyba. No patrzcie, look. No kurwa, no to jest magia kodówteńska po prostu. Jak można nie trafiać, no? A byłem tak blisko, arshit. Magia. Anyway, Havel też bardzo szybko padnie. Praktycznie dwa strzały. No tak, i przypomniałem sobie, jasno zwiększyłem. Teraz ludziska troszeczkę więcej będziecie widzieć. Troszeczkę uporczywe to jest, jak gram sam, bo jest chuj jasno, tak jakoś nienaturalnie jasno wręcz. A może być, nie? Jak widzimy, to mamy tu jakieś kryształowe golemy. Oni nie są trudnymi przeciwnikami, ale lepiej, żebyście się przed nimi bronili. Potrafią nas tanlokować. Poza tym jeszcze Hydra tam z tyłu będzie nas biła, ale póki co idziemy na Havela. Miejmy w dupie te golemy, idźmy na Havela. Tutaj się idzie do Havela inną drogą, przez wieżę, jakby skrótem. I od razu, jak otworzymy drzwi, lepiej się odturlać albo wturlać szybko do środka, tak jak ja to zrobię, bo on nas od razu zaatakuje. Mamy dobrą zbroję, ale dalej lepiej nie ryzykować, bo jak będzie trzymał tą broń w dwóch rękach, to nas dojebie. I ogólnie możecie zauważyć, że dużo szybciej rzucam naszą piromancję. To jest przez to, że mam 45 zręczności, zwinności, kurwa, mieli mi się ciągle, no. Mam 45 zwinności, a to zwiększa o 20 chyba procent szybkość rzucania tych czarów. Piromancji, to nie jest czar, też można to nazwać. Patrzcie, ile jaki damage, 435, to on pada na... Patrz, dwa strzały. Mam pierścień Havela, którego nie potrzebuję teraz. Wolę nosić ten pierścień, co odnawia nam staminę szybciej. Ponieważ i tak turlamy się bardzo szybko i ja póki co nie zamierzam zmienić zbroi, więc nie potrzebuję Havela, pierścienia Havela, aby móc się dalej turlać szybko. Więc na razie nam niepotrzebne. Tego sobie dla fanu, bo wiem, że łatwo, że łatwo nam to pójdzie. Mi. Kurde, muszę się nauczyć. Ja myślałem, że już się oduczyłem tego. Widzimy, ta Hydra nas ciągle strzela. I to jest najbardziej problematyczne. To jest właśnie ta problematyczna chwila. Chociaż tu jest Friendly Fire włączony, więc golemy też obrywają, żeby nie było. Tam jednej takiej pojedynczej kuli nie musimy się obawiać, ale jeśli wszystkie naraz by nas uderzyły, to muszę wam powiedzieć, że mielibyśmy przejebane. Bo chyba byśmy padli. Chociaż nie, bo jedna kula nas przewraca, to drugie, to tam następne nie mogą nas zranić, bo jesteśmy przewróceni. To chyba tak działa nawet. I think so. Tak. A to w sumie. Panikuję tutaj. Taktyka na Hydra jest taka, żeby podejść jak najbliżej jej, żeby ona nie mogła już strzelać tymi
kuleczkami. Uważa, żeby nie spać, bo tutaj nie jest spucizna. Tutaj troszeczkę jak się dalej zejdzie, to jest spadek. I się po prostu odcina jej głowy. A dzięki temu, że moja kosa jest bardzo mocna, głowę się odcina na strzała. Tu mamy problem, bo ciężko do tych głów dojść, dobiec znaczy się. Bo my tylko możemy chodzić, a raczej tak wolno chodzić nawet. Znaczy biegać. O, jesteśmy na płciźnie, jesteśmy w wodzie, jak widzimy. Jak już zabijemy, znaczy zabijemy, odetniemy dwie główne głowy, to nie jesteśmy zagrożeni, ponieważ nie uderzy nas. Nie ma jak od nas uderzyć po prostu. Możemy zostać i dupczyć ich. Znaczy te inne głowy. Się trafimy oczywiście, a ja nie mogę. A nie chcę spaść. Więc nie chcę za bardzo też tutaj ryzykować i biegając i biec ciągle. A ja się schytrzyłem. I użyję łuk i strzał. Tak też można zrobić. Wystarczy odciąć po prostu te dwie główne głowy, które mogą nas zranić i strzelać z łuku. Ja się bałem, że nie wystarczy mi strzał. Ale chyba wystarczył. W sumie nie jestem pewien, zaraz zobaczmy. Już dawno grałem w to. Ano? Ciekawe co zrobię. Bo nie pamiętam jak sobie poradziłem z tym, że strzał mi zabrakło. Aha, on głową odepnął. I to wystarczyło, żeby Hydra zajebać, bo już miała bardzo mało życia? Nie. Jeszcze jedno uderzenie i powinna wpaść. Bo już ma ostatek życia, to już dobrze będzie. Nie żyje. Doceniamy za nią mało, naprawdę mało ilość dusz. Ale tu nie o dużo nawet chodzi. Dostajemy smoczą łuskę. Nią się ulepsza smocze z bronie. Mówiłem już wam o tym zresztą. I dostaliśmy pierścień, który jest chujowy. Bo on nam zmniejsza życie o połowę, a zwiększa chyba ilość rzucanych czarów, z tego co pamiętam. I teraz wyszedłem z gry, jak widzicie. Zrobiłem to po to, żeby wejść, żeby gra mogła się załadować. Od nowa. I zaraz pełnić tam przeciwnika za Hydrą. Który będzie NPC-tem, jak go pokonamy. Co to przez to? Dobra, i teraz uważamy, żeby nie spać właśnie, bo tu nie jest wszędzie płcizna. Idziemy blisko wodospadu, bo tutaj właśnie jest płytko. No nie, po prostu patrzyłem pod nogi. Bo to widać, czy jest coś pod nogi tam dalej, czy nie. Idziemy po prostu tam do jakiejś, nie wiem, tak, skarpy? To chyba skarpa, pod skarpą się tam ten przeciwnik strzai. Hirhis. To jest taki. To jest ten sam kryształowy golem, tylko że ten jest silniejszy. Jak widzicie, ma inny kolor, jest taki bardziej brązowitki. Albo taki żółty. Chwilkę, bo ten ekran, kurwa, jest taki malutki. Złoty. On jest złoty. Zaczął mi lagować, wiem. Ta gra lubi lagować, nawet na potężnym komputerze, jaki mój jest. I teraz uważamy, jak z nim walczymy, nie spamimy tych przycisków do ataku, bo możemy zaatakować to NPC-ta, który się spełni po zabiciu. I cometh from an age long before thine. I cannot stay here for long. So, before I disappear, allow me to ask one thing. My home, Ulysses, is the home of ancient sorceries. My hope is to pass this profound knowledge to thee with thine approval. Would this be of assistance to thee? My heartfelt thanks. I am pleased beyond words. Then I shout, engrave my signature. Thou art in need. Pray summon me from my signature. Seems that my time is done. May the great flames guide thee.
Powiem wam, że nawet nie wiem za bardzo, co mogę użyć, czy zrobić teraz. Ale wyjdę jeszcze raz z gry, bo pamiętam, że tu powinien być jakiś teleport do chyba do Abyss. Ale to po zabiciu czterech króli. Czyli jeszcze nie. Jakieś zbroja tam? Anyway. Wracam właśnie pod tam pod spadem. Tutaj już nie mamy dużo rzeczy do robienia. W ogóle nie mamy zresztą. Potem będziemy musieli tutaj wrócić. Do dodatku. Tam, tu będzie DLC chyba się zaczynało z tego co wiem. A dużo nie wiem. Tak, i udało mi się zrobić tego jaszczura. Jest, tylko dlatego wznowiłem nagrywanie. Jesteśmy z powrotem tutaj i zaczynamy iść dalej z fabułą. Otóż idziemy teraz do Sands Fortress. Nazywa się po japońsku Sands Fortress oznacza jak to? Forteca tysiąca pułapek? Bo Sands to jest chyba tysiąc. Coś takiego, albo to może być też imię architekta, który zrobi to. Ale anyway. Wy teraz myślicie, dlaczego to jest kurwa dom, znaczy dom, forteca, tysiąca pułapek. Tak, bo tu za jakiś krok jest kurwa pułapka. I nawet trudni przeciwnicy, jaszczuro człowieki. Człeki. Którzy są bardzo odporni na obrażenia fizyczne. To ogólnie jest kładka, na którą nie stanęli. Ona by nam pomogła z zabiciem ich. Bo takie stanie się na tą kładkę, to trzy pociski się wystrzelą. I te trzy pociski wystarczy, żeby zabić jednego jeszcze człowieka, więc. Tak. I mamy tutaj bardzo wąską drogę. Takie kurwa wiksy. Jeśli które oczywiście nas trafią, to spadniemy. Jaszczure, magowie jaszczurów nas piorunami dojebać chcą. Jeszcze inne wiksy. Jakieś kule, mówię. Tak, wiem. Robię się gorszy w kontrowaniu, wiem. Już nie te lata. Teraz przebiegamy szybko tutaj, bo nie chcemy, żeby ten mag nas tutaj dojebał. A i tak marnie zginę, bo tak, bo to jest ta lokacja. Nienawidzę jej z szczerego serca. Właśnie przez to. Zginął. Dobra, może teraz mi się uda wziąć dokładkę. A pierdolę, po prostu przebiegnę tutaj obok nich. Oni raczej nie będą za mną szli, ponieważ będą zepchnięci przez te wahadła? To są wahadła chyba. No, na pewno wahadła. Jej, pierwszy raz jestem pewny, że dobrze nazwałem jakąś rzecz rzadką. I okej, tutaj ogólnie to zapomniałem o tym, czekamy aż ona uderzy. Tak, przeleci przez te wahadła, wtedy biegniemy, bo ona będzie za drugim uderzeniem, znaczy z drugim użyciem jej magii, ona uderzy wahadła przelatujące, więc będziemy tak jakby. Nic nam nie grozi. Dzięki czemu no, możemy przebiec spokojnie. Ja o tym zapomniałem na początku i tak, takie się wiksy stały. Tutaj zaskakujemy na niego. I ogólnie nie chcemy go zabijać. Uwierzcie mi, nie chcemy go zabijać. Cofamy się ciągle. Nie tutaj. Tylko mamy być tam, gdzie on stał. I ogólnie. O, sorry. To było dosyć głośne. Stoimy tutaj po prostu i czekamy, aż on zrobi jeden z ataków i zniszczy ścianę za nami. Bo ta ściana jest do zniszczenia. O. Właśnie. I wtedy go możemy go zajebać. Przebałem, wiem. Gdybym teraz tu zginął, to bym tak się kurwa wkurwił. Mam tutaj najlepszego nauczyciela magii w grze. Tak, to jest najlepszy. Nie ma lepszego. Więc ile jesteście magami tutaj, to jest po prostu obowiązkowe. Ma takie magiczne. On ma takie zajebiste czary, że będziecie bossów niszczyć na nie wiem, dwa strzały.
No choć zależy jakiej, jeśli macie dobrze, do bardzo ulepszone. Wiecie. Nie możemy oczywiście otworzyć klatki głównym kluczem. To on, to bez głównego klucza to ja sobie nie poradził w tej grze. I tutaj w drugiej klatce mamy najlepszą, nie najlepszą, ale jedną, chyba drugą najlepszą duszę. Czyli duszę bohatera, która daje nam notabene 10 tysięcy, 10? 10 tysięcy dusz. Jest potem dusza wielkiego bohatera, ona daje 20 tysięcy dusz. I ona jest najlepsza już. Jak widzicie. Kto ogniem wojuje, ten od ognia ginie. Nie, nie ogniem. Mieczem. W tym przypadku kulą. Dobra, i teraz szybko przebiegamy. Albo i nie. Najpierw czekamy, aż kula przeleci. I teraz uciekamy, znaczy biegniemy na górę. I musimy szybko zajść w bok, tak, żebyśmy nie dostali znowu do kulą. Jak ona przyleci, to biegniemy tutaj. On niestety często jest niewrażliwy na tą kulę, bo stoi tak akurat pod nią i kolanie nie dosięga go. Tam ma nawet fajny pierścień. Znaczy fajny, zależy. Który daje nam dodatkową obronę i nawet sporo chyba. Dobra, znowu czekamy, aż przeleci. I skaczemy tu. Co, mamy naszego przyjaciela, może pamiętacie pana Cebulę? Dla mnie ta zbroja kojarzy się z cebulą, nie wiem dlaczego. Ziomkęłe. Tak jak sami przeczytaliście, jest troszeczkę za gruby. Chociaż on jest gruby, czy też zbroja jest po prostu taka. To jest sprzeczne. Ale powiedzmy, że jego zbroja jest po prostu za ciężka i za bardzo niemobilna, żeby. Jest po prostu za wolny, żeby przebiec obok tych kuli. I to jest jego problem. A kto mu w tym pomoże? No my oczywiście, kto inny. Zmienimy trasę kuli. Ogólnie ta kosa jest po prostu magiczna. Niszczy wszystko. Jeszcze nie jest na plus 15. Huh? Ogólnie myślę, że wbiję setny level i to mi wystarczy. Wbiję jeszcze wytrzymałość do 40 i resztę witalność. Albo nie wiem, wszystkie staty do 40. Znaczy, moją zwinność już zostawię. Zręczność? Puh. Wytrzymałość do 40 i witalność. I wtedy będzie wszystko w porządku. Więcej nie będę potrzebował. Ja w chuj życie będę miał w chuj witalności. Znaczy, to samo. Wytrzymałość, jeju. Tutaj przebiegamy na raz, bo inaczej naprawdę nas nie mamy zbytnie miejsca, żeby tam stanąć i odpocząć między nimi. To ogólnie staramy się walczyć z każdym, bo tutaj jest nawet dużo dropów. Ma to jakieś kamyczki do ulepszania i tak dalej. You know. Nie, dlaczego ja zawsze chcę kontrolować wszystkich. Wiem, że kontrolowanie jest fajne i w ogóle to jest tak jakby najlepszy sposób, żeby zabić przeciwnika, przynajmniej najbardziej doświadczony. I widowiskowy, bo ten dźwięk taki fajny przychodzi, gdy się to robi. Ha. Kurde, to jest ciężkie, jak
ciśnienie uda, to zwiększony damage otrzymujesz. Ale tutaj niszczymy gnoja z piromancji, bo by nam przeszkadzał w przebiegnięciu. Ruchałby do nas z piorunów, wiecie. To jest jeszcze bardziej cienkie, cienko. To jest kampowa lokacja, powiadam wam. Na szczęście jestem na tyle doświadczony i tyle razy już przechodziłem, że że tylko raz zginąłem. Dobra, teraz pierdolić wszystkie luty, jakie tu mamy. Po prostu przebiegamy i spadamy tutaj. O. Tu mamy checkpoint, bez tego bym się wkurwił. O, już mam 33 wytrzymałości, ojej. Jeszcze 7 i będę miał 40. Ładnie. Nie wiem w ogóle po co poszedłem tutaj. Tu jest tylko ten jaszczur, on nam nic nie da. Tu nie ma żadnych dropów. Idziemy w prawo, tutaj jest nawet przydatny lód, znaczy nam się to na pewno przyda, bo zwiększy nam odporność na ogień. A pamiętacie tam lokację, w której zrobiliśmy tą naszą piękną zbroję, która wygląda notabene jak Nazgul. Przypominam Nazgula, ale tylko oczywiście epicko. Chłe. Jest tam ogólnie, wszyscy mają zadają obrażenia od ognia. Ale to już nieważne. To już nieważne. Tam będzie trzeba po lawie chodzić, żeby dostać się do tam dalej. Do tego o co chodzi. Potrzeba mieć jak najwięcej defensy od ognia. Ta zbroja nam dodaje zajebiście dużo. Plus ten pierścień. I możemy sobie chodzić. Na szczęście. Dlatego pamiętam, żeby podnieść ten pierścień. No, on nam się przyda. W tej jednej pierdolonej lokacji. I od razu przebiegamy szybciutko, bo oni tutaj w nas rzucają takim ognistym główienkiem. O, i może się poznajecie naszego przyjaciela? O, biliśmy się już z nim ogólnie. Jest łatwiutki. Oczywiście jest ulepszony do ostatniej wersji tam w kaplicy, w kościele bardziej. Gdyby nie był, to bym kurde troszeczkę zaskoczony był. Padłby na strzała pewnie. Z najłatwiejszego, zaczynając od najsłabszego ataku. Tak strzelam. I tutaj mamy minibossa, tak? On jest nawet trudny, ponieważ może zajebać nas totalnie swoim szybkim atakiem. Widzicie? Jak on zacznie spamić tym, to jesteśmy fakt. On ma dużo nawet równowagi, przez co jak go uderzymy, to się nic mu to nie robi. Znaczy, oczywiście otrzymuje obrażenia, ale nie przywraca się. Przez co nie możemy zbytnio mu tu zdziałać i stunlockować. A my od razu na jego strzał tutaj padamy. Znaczy, padamy. Jakby oszłamiamy się na chwilę, nie? On był od niego raper Ricardo. To jest oczywiście broń zręcznościowa. Nigdy jej nie używałem, szczerze. Podobno fajna. Na przykład do PvP czy coś, chyba. Może znowu pierdolę jakieś bzdury, ale chyba tak. Rzadki pierścień ofiary. Ogólnie rzadki pierścień ofiary i w ogóle wszystkie pierścienie ofiary. To jeśli zginiemy, to nie tracimy dusz, człowieczeństw i w ogóle. Wszystko jest przy nas. Ale pierścień się rozpada. A rzadki pierścień ofiary powoduje zostanie przeklętym, co się przyda w niejednej w dwóch lokacjach. O tak. Widzicie tam tego olbrzyma? Tam na dole? Ja zbytnio go nie pokazałem na kamerze. Ale z niego wypada grudka tytanitu, czyli pójdziemy go zabić. Albo ja go pójdę, bo walka nie jest interesująca. Po prostu trzeba czekać, aż on się zmęczy. Wiecie, zaatakuje jakimś silnym atakiem, się zmęczy. Będzie sobie, nie wiem, usiądzie sobie na chwilę. Bo tak właśnie robi.
I się go wtedy naparza. My z kosy powinniśmy zrobić na jedno takie przysiądnięcie. Dobra, i tu mamy bossa. Ja wspomniałem wejść na górę i zdjąć takiego olbrzyma, bo jest ich dwóch. I będziemy mieli tu problem, bo on będzie nas tutaj maszował takimi ognistymi kulami. Przy walce z bossem. Ale nie zginę, co ty? Co wy? Jeśli tego nie zrobiliście, to polecam wam ogólnie iść... nie tak. Iść tak mo, żeby nie miał zasięgu do was. Na szczęście golem nas tutaj uratował, uderzył nas, przez co ogień nas nie dojebał. Dostaliśmy fajne obrażenia od niego, ale ogień nas na mnie nie strawił. I teraz tutaj on nie może dorzucić i my mamy jakieś tam pole do walki z golemem. Widzicie, golem ma bardzo dużo życia. Czy życia? Niekoniecznie życia, ale bardzo dużo obrony. Trafiam boleśnie złapać, tak jak teraz. Nie, jeszcze nie. Ale pfe. Teraz to mi to trafiło. Tak nie wiem jak ogólnie. Przecież nie. Kiedy mi to zrobił? Pamiętam, że mnie jakoś schwycił. O teraz. How the fuck? Byłem totalnie gdzie indziej. Ja, w ogóle jak właśnie tak was złapie i rzuci, to może was stąd rzucić. To jest wtedy kurwa. Why you do this? Why you do this? Why you do this? Ogólnie z jego duszy można zrobić fajny toporek, znaczy fajny, średni toporek, ale on ma bardzo zajebistą rzecz. On może rzucać w nim nas takimi bombami, znaczy powietrznymi bombami i to robi TVP, bo jest damage fajny, z 300 chyba. No i to jest dystansowe, nie? Nie muszę mówić, co się dzieje. Hej, pójdziemy zrobić tego golema, bo mogę. Ha, 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 ha. Mogłem sobie już go odpuścić, ale chcę grudkę tytanitu. Będziemy potrzebować 9, a ja chyba będę musiał farmić. Farmienie też jest przyjemne, bo w łatwiej przeciwnicy, nawet duży drop rate. Ale wciąż, lepiej tego nie robić, nie? Czekam, aż on będzie takie ataki robił. Nie, nie, nie takie. O, takie właśnie ataki. On się teraz totalnie zmęczy. Usiądzie sobie. Czy ukłon zrobi. I mamy teraz sposobne, żeby go zajebać totalnie. No, a jedno przysiądnięcie z naszą kostą. Tak, krótkie tytanitu. Śmieszne, możemy wkulkować się w tej kule. Turlać. Jej. Je zniszczyć, co jest totalnie głupie. Te kule są jakieś stalowe, a my się po prostu w nie turlamy. I niszczymy je. Nie magiczne? Ja znam po prostu magię kodów Tesco. Posiadam zbroję z Biedronki. O, ona jest silniejsza od stali. Byli jakieś randomowe demony nas podnoszą i do Anor Londo nas dodupczą, do podwiozu, takie taksi, wiecie. Darmowa taryfa. Piękne miasto, nie? Muszę przyznać, to miasto jest naprawdę ładne. Ale coś zarazem jedno z najbardziej wkurwiających. Zaraz zaraz. W następnym odcinku, bo odcinek już dobiega końca ludziska. Kończa. Ja to potrafię czasem dojebać. Mam 53 tysiące dusz. O kurwa, Maklier. Dużo. Ulepszymy sobie. Wytrzymałeś na 35 chyba. Ogólnie
Dobra, nie atakujemy tych giantów, dopóki nie usiądziemy sobie przy ognisku. Oni potrafią być wkurwiający, potrafią być silni, ale oni są pasywni do nas, dopóki nie podejdziemy do nich blisko lub ich nie zaatakujemy. Wiecie o co chodzi. Znacie tą zasadę, nie? I oni ogólnie bronią skrzyń, w których są nawet fajne dropy. Powiem. Jej, 35 wytrzymałości.